Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie na koncercie laureatów 18. Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych w Jaworze. Na nasz konkurs zgłosiło się 45 zespołów kameralnych. Sam fakt, że przyjechało z całej Polski, dosłownie z całej Polski, może oprócz Gdańska, 40 zespołów od Krakowa, Łódź, Katowice i to niektóre akademie muzyczne przysłały kilka zespołów. Zaświadcza to jednoznacznie o tym, że cieszy się przegląd, międzynarodowy przegląd wielkim powodzeniem, bo mamy i z Niemiec, i z Ukrainy zespoły. Tak więc wszystko podąża ku dobremu, coraz lepszemu. No i rozsławia to imię Jawora. No bo jeżeli ktoś otrzymuje pierwszą nagrodę, drugą nagrodę, kolejną nagrodę, wyróżnienie, no gdzie odbył się konkurs? W Jaworze. No teraz już nie pytam, gdzie ten Jawór jest? No większość już uczelni, przynajmniej w Polsce i w naszym sąsiedztwie wie, że Jawór to jest miasto na Dolnym Śląsku, gdzie warto przyjechać na konkurs, gdzie warto zaprezentować swoje umiejętności i będąc świadomym, że zostaną uczciwie do końca, ale i bez bólu ocenieni. Nazywamy się Cream Quintet z Krakowa, tak się nazwaliśmy. Przyjechaliśmy z Akademii Muzycznej w Krakowie, jest to w sumie nasz pierwszy taki poważny sukces. Myślę, że konkurencja była spora i bardzo się cieszymy, że udało nam się wystąpić i zająć pierwszą nagrodę. Już rok temu planowaliśmy jechać na ten konkurs, lecz nie udało nam się z przyczyn w sumie chyba niezależnych od nas. Ale w tym roku się po prostu spięliśmy, postanowiliśmy, że chcemy tutaj przyjechać, zaprezentować siebie, pokazać siebie od jak najlepszej strony. Ja chciałam dodać, że w przyszłym roku również się wybieramy. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj po raz 18 mogliśmy się spotkać na przeglądzie muzyki kameralnej i to taka tradycja w Jaworze, bo już mogliśmy doświadczyć muzyki chodnikowej miesiąc temu, koncerty jazzowe w Joku. Dzisiaj mieliśmy styczność z muzyką klasyczną, mogliśmy poznać laureatów konkursu i posłuchać muzyki klasycznej, tak niezbyt spotykanej na co dzień, ale też fajny akcent na koniec, Akademia Muzyczna z Lwowa na sam koniec koncertu zagrała kilka kawałków rockowych w wersji klasycznej, co zrobiło furorę. Koncert finałowy, przepiękne, pozytywne emocje, fantastyczne zespoły kameralne, które zaprezentowały naprawdę sztukę na najwyższym poziomie. To bardzo cieszy, że u nas w Jaworze mamy możliwość wysłuchania tak naprawdę zespołów kameralnych z całej Polski i za to serdecznie dziękuję i wykonawcom, opiekunom, organizatorom i mieszkańcom, którzy uczestniczyli w koncercie. Kilka dni fantastycznej muzyki tutaj w naszym jaworskim Ecmenie to prawdziwy powód do radości, ponieważ właśnie dzięki takim koncertom wszyscy razem wspólnie się wzbogacamy i bardzo serdecznie tutaj dziękuję głównej organizatorce, pani Janinie Duszeńko, za to, że tak pięknie postarała się, aby 18 pełnoletni przegląd zespołów kameralnych wybrzmiał jak zwykle w fantastycznym stylu. Czy to był kulturalnie udany wieczór? Bardzo kulturalnie udany i bardzo przyjemnie było. Lubię takie, po prostu taką muzykę, trochę poważnej, trochę takiej różnej. Po prostu przyjemnie spędziłem czas. Wspaniale, wspaniale udany. Widzę, ile tu pracy było włożone w to wszystko. Na przyszły rok na pewno przyjdziemy.
Akademii Muzycznej w Lwowie. Ja bardzo serdecznie zapraszam ich nauczyciela, pana Romana Szaremeta. Bardzo proszę. Serdeczne podziękowania za to, że jechali tyle tysięcy kilometrów do nas i dzisiaj o 22 już z Wrocławia wyjeżdżają do Lwowa, także życzymy im szczęśliwej podróży. No i cóż, ja myślę, że ufundia im po prostu daje prezent od siebie. To jest kosz słodyczy wedlowskich, także niech im będzie słodko po drodze. Wszystkiego dobrego im życzymy. Jeszcze może.